Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Moi drodzy, zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, nie zapomnijcie o tym. I dzisiaj lecimy z bardzo fajną rzeczą, czyli będziemy sobie znajdywać, robić wszystkie te znajdźki i będziemy sobie robić może to strefami. I wziąłem sobie samochód do driftu, czyli mojego Focusa, i zaczniemy sobie robić strefy driftowe, ale myślę, że on jest na tyle dobry, że też wszystkie skoki, te billboardy i inne znajdźki da radę zrobić. Nawet myślę, że w skrajnych przypadkach da radę zrobić strefy prędkości, bo naprawdę jest mocno, mocno porobiony. No dobra, tutaj mamy przed sobą pierwszą strefę driftową. Zobaczmy, jak sobie poradzę. Powiem wam, że nie wiem, czy jakoś źle stuningowałem, czy coś, ale coś ciężko teraz driftuje po tuningu, znaczy włożyłem do niego jakieś inne opony. Strasznie ciężko driftuje teraz. Zobaczmy, co ja tutaj nabroiłem, więc włożyłem mu opony pokazowe, opony drag na tor, do speedcrossu, ale nie ma tutaj już chyba opon typowo, nie są, są typowo do driftu. No dobra, dajmy te typowo do driftu, niby prędkość i przyspieszenie mi się zmniejsza, ale mam nadzieję, że wóz będzie lepiej driftował teraz, kurde. Zawieszenie mam pokazowe, czy jest zawieszenie do driftu? O, czekaj, jest na przykład do speedcrossu, co okazuje się, że to jest bardziej na drift. Chociaż speedcross to jest taki teren plus drift, nie? Zawieszenie pokazowe. Zalety driftowych i drogowych modeli sterowania. No to raczej będziemy driftować po szosie, prawda? Niż po offroadach. Zostawimy niby takie, zobaczymy, co to da. No i pierwsza próba, uwaga. Tu jest tyle trudniej, że trzeba w ruchu ulicznym, nie? Powiem wam, że nie jestem zadowolony teraz z tego driftu pokusiwem. Właśnie wydawało mi się, że ten samochód lepiej latał. Chyba zaraz kurwetę wezmę. No dobrze, załaduję tutaj jakieś... A czekaj, ja sprawdzę tu silniki. Boxer. Co mi się stało z tym autem? Jakiś hardkorowy negatyw mi się zrobił. Co to jest? A już tak mu zostanie, czy co? Coś się popsuło. Kurde, dobra. Ja zostawiam to tak, jak jest. Instaluję części... What the fuck? Jaki szeroki. Instaluję mu te części elitarne. Powiem wam, że bardzo ciężko się driftuje samochodem na tych częściach unikalnych. Znaczy, co? Nie unikalnych, tylko tych elitarnych. Samochód jest... Jezu! Straszny, naprawdę. Kurde, no nie wiem, spróbuję tutaj opony wyścigowe, może, bo wydaje mi się, że on teraz za bardzo rzuca tą dupą. Jak mam te opony driftowe, może to kwestia zawieszenia też? Ciężko powiedzieć, on teraz za bardzo rzuca tym dupskiem. Może dajmy mu coś takiego, zawieszenie do speedcrossu? Okej. Powiem wam, kochane wariaty, że próbuję sobie w nocy tu jeździć, żeby mieć mniejszy ruch uliczny. Bardzo trudno tu wykręcić 50 tysięcy punktów, człowieku. Co chwilę są jakieś graty. Jeżdżą i nie masz gdzie wydriftować. A, zmieniłem opony na wyścigowe. Powiem wam, że dalej jest, no, ciężko driftować mi tutaj. Ja w ogóle widziałem, że można tutaj zawieszenie dać jakieś offroadowe i wtedy zmienia się napęd. Mamy napęd na 4 koła. Myślicie, że w korwetcie to będzie działać? Znaczy tak, drifty teraz wychodzą lepiej, jak mam te opony wyścigowe. No ale dalej to nie jest to. A może to po prostu ja lecek jestem złym drifterem. Nie wiem. Próbuję swoich sił, albo ta korwetta jest za wolna, albo mi coś nie wychodzi. No powiem wam, że ciężko to mi jest tutaj. Już drugą godzinę próbuję przejechać ten odcinek, kurde. No zobaczcie, wszystko elitarne, tutaj opony dałem wyścigowe i dalej jest kupsztal z tym driftem.
Zastanawiam się, co tutaj można by było jeszcze wymyślić, żeby było lepiej. A może spróbujmy na przykład opony... Co? Zwykłe opony, co ułatwia wchodzenie w zakręty. Opony do driftu są bardziej przyczepne niż te zwykłe. Wiecie co, ja jestem ciekawy tego zawieszenia. Dajmy sobie tu zawieszenie na przykład... zawieszenie rajdowe i zobaczymy, czy nam się zmieni napęd w tym samochodzie. Zrobiłem tak w Golfie i z napędu na przód zrobił mi się napęd na 4 koła. No i tak sobie sprawdzałem i tutaj niestety, a może i dobrze, mamy napęd na tył. Okej, okay. I statystyka pokazywała, wy tego nie widzieliście, no jak zwykle kamerką zasłoniłem. Statystyka pokazywała, że teraz samochód nie powinien się nadawać do driftu. No ja próbuję tu różnych konfiguracji, jakoś nie bardzo jeszcze konfigurowałem samochody z napędem na tył pod drift typowo. Ruch uliczny jest tutaj straszny. W Forza Horizon 3, nie pamiętacie jak to było, też był ruch uliczny na tych strefach driftowych i ciężko się tam driftowało, nie? Rozwiązali to fajnie dopiero w Forza Horizon 4. Dobra, jest na pewno... A czekaj, a zróbmy tak. Na ręcznym nie. Okej, okay. Plus w tej grze jest taki, że jak mamy już jakieś części kupione, to możemy je sobie szybko tutaj powymieniać i zobaczyć, jak samochód będzie się zachowywał, tak? Może niekoniecznie dobrze będzie mieć zawieszenie na przykład super, może lepsze będzie pro, tak? Do driftu. Okej, teraz mamy opony driftowe i kombinację zawieszenia rajdowego bardziej. Zobaczymy, co nam to da. Okej, na pewno samochód się ślizga lepiej, teraz wiadomo, z tymi driftowymi oponkami. Ja nie wiem, czy my dzisiaj zrobimy to wszystko, co ja zaplanowałem. Czekaj, teraz jest chyba fajnie. Nie wiem do końca, jak tutaj w tym NFS-ie jest. Chyba też kąt driftu się liczy. Nie wiem, będziemy musieli chyba z góry pojechać. Nie wiem, te samochody coś strasznie słabe są w tej grze. Dodatkowo teraz jeszcze wymieniłem turbosprężarkę, żeby mi od niskich obrotów lepiej leciał. Zbierał w sensie. Zobaczymy, jaki to da rozwiązanie. Pojedyncza turbosprężarka według statystyk daje więcej mocy i w ogóle wszystkiego więcej. Ale mam wrażenie, że w ogóle ta korwetka ma naprawdę za dużo, za mało mocy jakby. Tak strasznie muli się. Na tych driftach. Może korwetka nie jest po prostu dobra do driftu. Nie wiem. Jezu. Ja myślałem, że to pójdzie raz, dwa, mamy takie szybkie fury, że nie będzie żadnego problemu. Słuchaj, w Need for Speed Payback najlepsze do driftu było Lambo Huracan. Ile ja mam hajsu? No powinno mi starczyć na tego podstawowego Huracana. Kupujemy, dziada. Kurde, tak się zastanawiać, a może by spróbować jeszcze innych aut, które mam w garażu? Może ten Mercedes, którego mam, byłby dobry? Bo Performante stać mnie w sumie. Bym włożył tutaj części z korwetki do silnika V10, na przykład V-korbowy. Nie ma problemu, to jest Need for Speed. Wiecie, po prostu, może korwetka nie jest dobra do driftu. Mi tam Focusem się fajnie driftowało, ale jak on nie był tak mocno ulepszony, może kluczem do robienia dobrze tych wszystkich driftów jest albo napęd na 4 koła z jakiegoś Lambosa, tak jak w poprzedniej części Need for Speeda. Albo nie wiem co. No będziemy musieli sobie przetestować różne opcje. No stać mnie na różne tam samochody. Myślę, że awaryjnie weźmiemy jeszcze Huracana. Potestuję tutaj różne fury i zobaczymy, może coś się nada. Ty, a może BMW bym wziął jakieś tam? Nie wiem, no popotestujemy tam różne rzeczy. Ty, ale patrz, mamy tutaj na przykład takiego ziomeczka. No spróbujmy go. Nie wiem, co nam szkodzi. Ha! Ja sobie teraz odpaliłem nawet Need for Speed Undergrounda. Więc yeah, sprawdźmy go. W części włożymy sobie już chyba, jak będziemy tam na zewnątrz, nie? Będziemy sobie testować różne opcje. Weźmy sobie tylko pyk, dodatkowa moc nitro i chodźmy spróbować tym podriftować. On już niby ma, zobaczcie, statystykę drift asfalt. Więc no sprawdźmy.
to nadal byś tu mieszkał! Ojej, ojej. Ojej, ojej. No i zobaczmy. Ty, jakie tu kolumny z tyłu mamy, głośniki takie. Ej, dobra, zagapiłem się i co? No i nie leci ta furka, to znaczy tak, może ona by była całkiem dobra na driftach takich mniejszych, nie? Na mniejszych drogach. Ale widzę, że tutaj trzeba po prostu coś hardkorowego mieć do tych driftów. I może zamiast huragan... Nie no kurde, nie da rady, daj spokój. O co tu chodzi z tymi driftami? Ja pierniczę. Ten ziomek na pewno ma za mało mocy. Bierę ino zwykłego huragana, 183 tysiące dolarów, powinno być zajebiście. No i proszę, jest huragan. Dlaczego wziąłem zwykłego, a nie performante? Wydaje mi się, że performante będzie za bardzo chciał się trzymać drogi. Nie wiem, czy wiecie, ale performante ma bardzo fajną zmienną aerodynamikę, która jest gdzieś tam pochowana w karoserii. Poczytajcie sobie o tym modelu, bardzo ciekawie to wygląda. Ok, ja instaluję tutaj części do zwykłego huragana i zobaczymy, co nam to da. Instalujemy z powrotem wał korbowy z Nissana 350Z do Lamborghini huragana. Nie wiem właśnie, jak tutaj z tymi turbosprężarkami. I na razie właduje to, co ma po prostu większego kopa, daje dla tego silnika, ale tak dyskusyjne to jest dla mnie. Znaczy, w normalnych warunkach powinniśmy dać to, co daje nam najwięcej mocy, tak? Ale... ale to jest Need for Speed i tu może być różnie, prawda? No i pytanie, jak ten wariat będzie śmigał teraz? Ustawienie totalnie driftowe, wszystkie części driftowe. No i zobaczymy, co to będzie. Na pewno jest bardziej przyczepny w tej grze niż w poprzednim Need for Speedzie. Tu mamy jakąś w pobliżu strefę driftową. Ja nie wiem, czy my to porobimy, kurde. Powiem wam, że bardzo ciężko się w tej grze driftuje. Nabija punkty nawet. Ja już nie mówię tu o ładnym driftowaniu, ale... Czekaj, patrz. Do driftowania chyba na takich gładkich zakrętach trzeba mieć ultra chyba szybką furę. Patrz tutaj... Ile, kurde? 15 tysięcy tylko zdobyć, ile tam trzeba mieć? Dobra, my po prostu musimy zmienić strategię nabijania tych punktów. Bo tak, ja chciałem po prostu zrobić ładne drifty. Takie o, żeby sobie przelecieć cały zakręt, nie? Chyba odkryłem właśnie, w jaki sposób nabija się punkty driftowe w tej grze. Patrz, jedziesz tak. Rozpędzasz się do maksa i maksymalny kąt. Problemem są te zasrane trafiki, no ten ruch uliczny jest tutaj okropny. W ogóle jestem zaskoczony, bo wcale nie jest takie szybkie. Nie wiem, naprawdę je ulepszyłem na maksa? Będzie trzeba tutaj zrobić chyba swap silnika czy coś, nie wiem. Dobra, jedziemy. I tak, nie chodzi o to, żeby przejechać zakręt driftem, jak najdłużej się na nim trzymać, tylko... No znowu! Tylko chodzi o to, żeby zrobić jak największy kąt i nawet zatrzymać się do zera, patrz. Zobacz. I tak się nabija tu punkty. Tak? Ja nabijam w ten sposób więcej punktów, niż jakbym jechał normalnie, nie? Driftował tak, wiecie, całkiem ładnie te drifty robił. Ja mam wymaganą ilość punktów, driftując w ten sposób. Tu wcale nie chodzi o to, żeby robić te drifty ładnie, żeby to jakoś wyglądało. Tylko chodzi o to, żeby nabić punkty w taki dziwny sposób. Ojej. To jest mega słabe w tym NFS-ie. To jest jeszcze gorsze niż chyba w Paybacku. Nie, w Paybacku było tak samo, chyba jeszcze gorzej było. Z tym, że Lambo było trochę mocniejsze. Chociaż jeszcze tego nie ulepszyłem na maksa, nie? Ale Huracan był, no kurde, torpeda na te drifty. My sobie tego też ulepszymy. To jest standardowy Huracan, on powinien mieć fajną. No nic co, może lećmy z naszym założeniem odcinkowym, żeby poszukać tutaj rzeczy. Tu mamy billboard. Jego prędkość maksymalna powinna mi wystarczyć do większości rzeczy.
W razie jak będę potrzebował robić strefy prędkości, to się zmienię na dłuższe nitro, tak? Mam moc nitro ulepszoną na maksa. Patrzcie, tak muszę lecieć te drifty, żeby nabijać punkty na nich, nie? To jest kosmos. Dobra, teraz sobie zaliczymy te dwa billboardy. Powinno być proste. Ops. Jedziemy. Więc tak, tutaj jeden billboard będzie. Raz, dwa, trzy, tylko muszę skocznie namierzyć. Powinno się udać. Ledwo co, kurde. Wlotem powietrze na dachu zahaczył. Tam widzę, że ciężarówka stawała na koło. Teraz tutaj mamy gdzieś ten billboard i... Kurde! Okej. Hop. Proszę bardzo, zaliczony billboard. Co my tu jeszcze mamy w okolicy? Tu mamy na przykład jakąś hopę. Do hop czasami lepiej mieć taki no mocniejszy samochód. Szybszy trochę. Nie wiem, czy moje Lambo da radę zrobić wszystko. Natomiast ostre drifty, zarzucanie dupą, jak widać, nie ma z tym problemu. Poprzedni Nissan był troszeczkę jednak za wolny. Tutaj trzeba naprawdę dobrego przyspieszenia. Teraz tak, gdzie my mamy tą hopę? A, z tej strony. Może będziemy potrzebowali, haha, offroadowego wariata, kojarzycie? O, czekaj, tu mamy drifty chyba. 10 tysięcy, ta? Na jedną gwiazdkę. Patrz. Tysięcy jest na jedno. Trzeba nabić ten mnożnik. Gitarkę masz, nie? 25 tysięcy trzeba nabić. Aha, to jeszcze nie koniec. Tutaj jeszcze jedziemy. Dobra, tu checkpoint. Patrz, ręczny. I nabite. tak się robi tu drifty. Znaczy nabija punkty. No, może i można zrobić to lepiej, ale jak masz słaby kąt, to tego nie zrobisz, no. Nie nabijesz dużej ilości punktów. No niby spoko, nie? No przecież w driftach o to chodzi, żeby jak największy kąt był. Ale tu się tak no nie bardzo da to robić. Zobacz. 6000 i już. Mamy zrobione. Nie, to się chyba bardziej liczy nawet kąt driftu niż prędkość. Takie mam wrażenie. Teraz, tu możemy sobie jeszcze szybki tuning zrobić. Dajmy tu na maksa. I tu pyk. Styl driftu, no, niech będzie gaz. I dobra. Teraz powinniśmy mieć jeszcze bardziej responsywne to Lambo. Tutaj mamy billboarda. Tu trzeba jakoś skoczyć na dach chyba. Billboard rozwalić. Spróbujmy. Dobra. Tam mamy hopę. To przy okazji ją też spróbujmy zrobić. Może będzie za mała prędkość chyba, nie? Tak, do tej akcji przydałby się golfik. Ile mi zabrakło? No, nie wiem. Zaraz. Jaki golfik? Weźmy tu, wsadźmy na chwilę opony offroadowe. Co my tu mamy? Opony wyścigowe do driftu, opony, że opony. Kurde, nie mam takich offroadowych kupionych. Dobra, myślę, że takie hopki, skoki w dal dobrze będzie robił golfik. Spróbuję szybko zmienić samochód, zaczynając wyścig. Wybieramy sobie golfa. Up. Jest. On już też jest mocno porobiony. Dobra, powrót. Tutaj udało się zmienić, jest gitarka. Zobaczę tylko, czy on ma wszystkie części dobre. No, chyba całkiem spoko. Zobaczmy, możemy dać mu tutaj super unikalne nitro. Oh yeah! I teraz powinny nim skoki fajnie wychodzić. Tak, bo to jest bryka offroadowa. I no, myślę, że powinien być spoko. Czyli tak, Lambo mamy do driftu. Teraz chodźmy sobie na tamten skok, taki offroadowy bardziej. Lambo mamy do driftu, tego mamy do skoku. Myślałem, że uda się zrobić jakieś takie auto uniwersalne. No i dobra, tutaj mamy ten skoczek. Golfik w ogóle wszędzie fajnie jeździ. Po całkowitych offroadach, po asfalcie, szybko się rozpędza, jest spoko. O kurde, ja mam tutaj to mocne nitro, zapomniałem.
To jest unikatowe, chyba największe nitro, jakie można mieć. A nie, jeszcze jest unikat plus. Okej, wypadałoby, żeby poczekać, aż się załaduje. A tutaj mamy hop. Już mi się załadowało, dobra. Więc teraz chyba to pójdzie ładnie. Uwaga, robimy hopę. Tutaj łatwo można trafić na jakiś samochód. O, za mało. No, za drugim razem się udało zaliczyć billboard. Teraz tutaj mamy flaminga jakiegoś. Ops. Za te znajdźki jakieś fajne samochody są później, więc warto to wszystko robić. Dobra, tutaj mamy już porobione. Teraz tak, tu musimy 274 km na godzinę śmignąć. To chodźmy szybko na chatkę. Dobra, zobaczymy, czy golfem uda się to zrobić. O kurde, bo ja mogę tutaj... jedno nitro użyłem. Mam tylko jedno, że to się jechało. Dobra, tu. Dawaj. 270 coś miało być na 3. Yeah. Dobra, golfina dała radę. Jednak to nitro takie zbustowane daje czadu. O, tu mamy 210, to też golfina da radę na spokojnie. Tylko czekaj, skąd ja mam wyjechać? Gdzie tu jest ten radar? Właśnie, no tak dziwnie to jest trochę oznaczone, nie? Dobra, znowu na chatę. No i dobrze, kochani, teraz tutaj kolejna rzecz. Łup. Będzie gdzieś tutaj chyba. Tam mamy... Wow! 200 coś kilometrów. Jakie to nitro jest długie, ja nie mogę w to uwierzyć. Cześć, patrz, tutaj dziwna... What? 200 km na godzinę miałem, ale to jeszcze nie jest to, co potrzebujemy, bo tu potrzebujemy mieć 203 chyba, nie? Ja jechałem sobie tak na pałę teraz... 210, okej. Okay. Ja jechałem sobie tak na pałę teraz i prawie udało się zaliczyć. Nice, dobra. Nie no, golfina da radę. 210 km na godzinę, zobacz, bez nitra. Jak on przyspiesza ładnie. Możemy z offroad nawet lecieć. Powinno się udać. Jezu, ten golf jest przesadzony. A to jeszcze możemy zrobić tutaj swapa na jakiś mocniejszy silnik, to dopiero będzie. Patrz, bez nitra. Łup. Elegancko, dobra, to mamy. Tu mamy jeszcze jakiś billboardzik do ogarnięcia. I takie rzeczy będziemy sobie robić. Myślę, że no będziemy sobie raz robić fabułę, raz te takie znajdźki. Ja chcę podblokowywać wszystko w tym Need for Speedzie, ale to i tak nie będzie koniec Need for Speeda, no bo są planowane różne update'y na szczęście. Teraz musimy znaleźć sposób, jak tam wskoczyć. A, jest dobra, jest skocznia. Myślałem, że trzeba skoczyć z tej strony. Jest skocznia. O, tutaj mamy nawet, zobaczcie. Mamy sobie nowy tatuaż na samochód. Zebrało się? Zebrało się. Okej, teraz musimy skoczyć na billboard. Może ta prędkość mi wystarczy, ta odległość mi tu wystarczy. Tyk. Powinno być okej. Jeszcze znitrujemy go, nie? Nawet prawie za wysoko. Dobra, to mamy zrobione. Zobaczcie, jak idzie jak burza, nie? Golfina jest jednak spoko. Tu mamy jeszcze jeden billboard, tu mamy do zebrania to. Tam będziemy mieli chyba jakiś skok znowu i gdzieś tu w pobliżu widziałem drifty, ale dobra, jedźmy dalej. Golf jest tyle fajny, że możemy się tu szybko przemieszczać po świecie, po prostu jeżdżąc na przełaj wszędzie, nie? Tutaj mamy jakąś hopę. Ole przywalił, kurde. I tak, tu mamy hopę. Tu musimy skoczyć. No, nie wiem, czy nie będę musiał zmienić tutaj na samochód jakiś szosowy typowo. Ale zaraz zobaczymy, zaraz mi się butla nitro uzupełni, tam spoko. Na początku bardzo ciężko było zrobić to nawet na jedną gwiazdkę jakiekolwiek wyzwania, ale w miarę jak się te samochody ulepsza, to już idzie, nie? Poszedł! Co? No jak dystans 5 metrów? Dobrze, nitro, ładuj się nitro! Wow, poszedł! Będzie prędkość wymagana, czy nie? O, dawaj! Jest! Udało się! 170 było na zaliczenie, 176 skoczyłem, także było blisko. Tu mamy kolejny billboardzik. Jedziemy zobaczyć. Jaki tunel, nie byłem tu jeszcze. I tak, billboardy są w miarę proste. Nie trzeba mieć jakiejś ogromnej prędkości, żeby doskoczyć na miejsce, nie? Gdyby ten golf miał jeszcze trzasowe opony, to by jeszcze lepiej przyspieszał. Ale do robienia tu wszystkich rzeczy, naprawdę te opony offroadowe też są spoko. Nie zahaczył.
No i proszę. Dawaj golfina. Ty, to jest trudne. Teraz wziąłem już naprawdę konkretny rozpęd. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, kurde. Dobrze, że ten spoiler zainstalowałem, bo tylko nim zahaczył. Tutaj mamy tatuaż na samochód. Gdzie to jest? Czy tu można wjechać? Oho. Oho. Cześć, cześć, cześć. Jakie dziwne miejsca. Co to się dzieje z autem tutaj? Dziwne. Dobra, tu powinniśmy... O. Co? Co to było? Ej, bo... To jest jakaś niewidzialna ściana. Okej, nade mną jest most. Na moście musimy osiągnąć jakąś prędkość. Na szczęście golfem powinniśmy móc tam wjechać. Jesteśmy już na moście. Proszę bardzo, za nami jest jakaś strefa prędkości. Musimy tutaj wbić. Czy ta strefa prędkości? Nie wiem, coś tu jest. Z dołu widziałam, a na górze już jestem i nie widzę tego. Czy to tu jest? Ej, what the? Czemu mi się to nie pokazuje tutaj? O co chodzi? Dobra, chyba spróbuję z tej strony, może pod górę też da radę golfina to zrobić. Dawaj, 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 golfik. Jest, udało się. Kurde, nie no, idzie, idzie, idzie. Zobaczcie, już żeśmy trochę tutaj zrobili. Tutaj wszystko pozaliczane, tylko ten billboard nam został. I będziemy sobie tak po kolei odkrywać i robić te rzeczy. Dajcie znać, czy wam się coś takiego podoba i czy chcecie więcej takich odcinków ze znajdywania różnych rzeczy. Jeśli ten wam się podobał, docencie to łapą w górę oraz subskrypcją. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.